Pierwsza Polska, no musi przejść przez do świadomości człowieka, bo nogi mi się trzęsły strasznie. Wszystkie trzy opuściłyśmy głowy, teraz, czekając na werdykt. Ja byłam bardzo spokojna. Ja nie. Jak nie ja, tak? Bo ja zawsze się denerwowałam, ale na scenie. Natomiast tutaj byłam spokojna. Widzowie zadecydowali. Bardzo dziękujemy widzom, którzy na nas głosowali. Na tych, którzy nam nie głosowali na nas. Też dziękujemy, tak, że oglądali. To było najważniejsze, tak, Że oglądali, poświęcili swój czas. Naprawdę i bardzo serdecznie dziękujemy. Ja muszę podziękować mojej córce Justynie, która naprawdę jest sprawczynią The Voice Senior, że my wystąpiłyśmy w The Voice Senior. To jest jej, że tak powiem, robota. To jest jej robota, tak? I trochę jej nagroda też. Tak, troszkę. Ale ona się uparła, po prostu się uparła. Tak, no i było innego wyjścia w takim razie. Chociaż moja córka też miała małe wkłady na to. Krysia, też mnie namawiała, mówi, mamo, jedź. Było najbardziej zaskakujące, że nasze dzieci, bo moi synowie również, wierzyli w to, że to się uda. Ważne zadanie przed paniami, bo występ na Sylwestrze marzeń Telewizji Polskiej. Czy wy w ogóle myślałyście, że kiedykolwiek coś takiego was spotka? Nie, tak. Ja powiem szczerze, że tak jak wyszłyśmy z castingu, tego pre-castingu, i ja tak sobie zażartowałam trochę i mówię tak, miłość Zakopane, polewamy się szampanem. To siostra moja mówi tak, ty śpiewasz za głupoty. To nas zaskoczyło, naprawdę. Nie lada wyzwanie. Już się boję. Wiecie już, co zaśpiewacie? Nie. No myślę, może szyb song. Myślę, że tą piosenkę, którą tutaj... Zakopane musi się bawić, więc coś takiego, co pobudza do zabawy, do tańca, do radości. Żeby nie zanudzić, zanudzić sylwestrowiczów w ten cudowny wieczór i noc. A nie miałyście już planów na Sylwestra? Nie popsuło wam to planu? Nie miałyśmy. Pracujemy. Nie miałyśmy. Chciałam powiedzieć, że moje siostry to łodzianki. To znaczy, ja też jestem łodzianką z urodzenia, ale ja kocham mój Lublin. Kocham od 39 lat i dziękuję wszystkim za te wszystkie SMS-y i cudowne słowa. Dziękuję Krystynom, dziękuję wszystkim tym Krystynom takim ogólnopolskim, co przyjeżdżają na zjazdy. Są fantastyczne. Dziękuję wszystkim miłym koleżankom, wszystkim! Wszystkim, którzy naprawdę oddali na nas głos i nie oddali na nas głosu. Ale że większość oddała, to dziękujemy większości. I na koniec jeszcze pytanie, co dalej, co będzie po programie? Czy zamierzacie kontynuować tę swoją przygodę ze śpiewaniem? Będziemy zawsze razem. Teraz już zawsze. To znaczy mamy wyjście, możemy nie śpiewać. Nie mamy wyjścia. Nie, w ogóle cała przyjemność po naszej stronie, będziemy śpiewać.